postanowiliśmy, żeby w czasie tych rekolekcji dać absolutne pierwszeństwo temu słowu, które przychodzi do nas w liturgii. Nie dobieramy żadnych tutaj wygodnych cytatów biblijnych. Niech Bóg mówi tak, jak chce. I właśnie w tych dniach przygotowujących nas do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, Chrystus przeprowadza nas jakby przez sytuacje konfliktowe, w których sam bierze udział. Bardzo jestem tym poruszony, dlatego że musimy przechodzić przez wiele prób. Wiele jest prób, które czekają na sprawiedliwego. Ale ze wszystkich wybawi nas Bóg. Chrystus chce nam dać znać, że istnieje razem z nami w naszych zmaganiach. Nie jesteś sam. To jest ogromnie ważne. Wczoraj słyszeliśmy o konfrontacji Jezusa z faryzeuszami, czyli tymi, którzy usiłują rozwodnić tym, czym jest nasza wiara, chrześcijaństwo, poprzez częste reformowanie, zmienianie, manipulowanie wokół Kościoła, osłabiają go i osłabiają tym samym także punkty ważne naszej nadziei. A dzisiaj dochodzi do innej konfrontacji, mianowicie z saduceuszami. Kim są saduceusze? Sama Ewangelia dzisiaj od razu nam wyjaśniła, że to są ludzie, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. Nie wierzą w żadne zmartwychwstanie. W związku z tym także mają zupełnie, to zmienia sposób patrzenia na życie. Sposób patrzenia także na to, co jest najważniejsze, na wartości, na religię, na nasz sposób życia. W innym miejscu kiedyś Święty Paweł powie, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, jesteśmy ludźmi zasługującymi na politowanie. Źle żeśmy umieścili naszą nadzieję. Przykro mi. Dlatego też Jezus dzisiaj podejmuje walkę, zmaganie właśnie z tymi ludźmi, którzy mają się za autorytety. To jest elita Izraela. Z tego grona zostali wybierani kapłani. To są ludzie, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, nie widzą innej rzeczywistości poza tą tutaj religijnością. Są przywiązani do swoich własnych odczuć, do swoich własnych pojęć. Materialiści. I to jeszcze w dodatku ludzie, którzy mają, nie mając nic specjalnego, ludziom innym do zaproponowania, lubią uchodzić za mędrców, ekspertów, specjalistów. Dlatego oni postanowili wystąpić przeciwko Jezusowi, bo oni gardzą nauczaniem Jezusa. Dla nich zasady, które naucza Jezus, dzisiejsi faryzeusze w ten sposób odnoszą się także do zasad proponowanych przez chrześcijaństwo, ogłoszonych przez Kościół. Dla nich to wszystko jest absurdem. Chcą wykazać, że to się kupy nie trzyma, że to nie ma spoistości. Że dzisiaj powinniśmy pójść naprzód. Jesteśmy w epoce postchrześcijańskiej. Człowiek powinien sam zadbać o siebie. Sam być miarą siebie samego. Co się dzieje, kiedy opuścimy kościoły, kiedy zamkniemy za sobą katechizm, kiedy przestaniemy zaglądać do Ewangelii? Co się będzie z nami działo? Jak będzie wyglądało nasze życie? Jakie jest życie dzisiaj świata, w którym żyjemy, które próbują zdominować dzisiejsi saduceusze? Czy oni przez przypadek wyciągnęli przed Jezusem kwestię małżeńską, kwestię rodzinną, relacji między mężczyzną i kobietą? Czy nie po to, żeby to doprowadzić do absurdu? Dzisiaj to nie jest czas na złote obrączki, to nie jest czas także na białe koloratki. To nie jest czas, żeby dzisiaj domagać się od ludzi decyzji na całe życie. Układamy sobie i ustawiamy to, co jest dobre i złe, co jest prawdziwe i fałszywe, na własną modłę, na własną rękę. Dlatego Jezus odpowiada saduceuszom: nie znacie ani Pisma, ani nie wiecie, co to znaczy moc Boża. Jesteście w wielkim błędzie. Oni próbują doprowadzić do absurdu nauczanie Jezusowe. Chcą go skompromitować, tak jak wczoraj faryzeusze, tylko od innej strony.
Czym są dzisiejsi saduceusze? Moglibyśmy się zastanowić. Ci ludzie, którzy manipulują wokół małżeństwa i rodziny, rewolucjoniści seksualni, edukatorzy, zwolennicy Nowego Świata. Chciałbym wam trochę przedstawić taką krótkie sprawozdanie z tego, jak wygląda dzisiaj krajobraz po bitwie. Wielki eksperyment dotyczący naszych, tego, na czym nam najbardziej zależy, relacji z najbliższymi ludźmi. Gdzie jesteśmy, w jakim punkcie? To jest właśnie cywilizacja saduceuszy. Przyjrzyjcie się temu. My dzisiaj mamy do czynienia nie tylko z problemem rozwodów, mamy do czynienia z pandemią, gradobiciem rozwodów. Ostatnie badania, które znalazłem we Włoszech, w ostatnich latach, 4 latach, doszło do 60-procentowego wzrostu ilości rozwodów. A jakie są polskie dane z 2021? Na 53 tysiące zawartych związków w Polsce 28 tysięcy się rozwodzi. Rozumiecie, co to znaczy? To jest połowa. Jak ja zaczynałem kapłaństwo, mówiło się, że 1/3 związków nie przetrwa w Polsce. W tej chwili już mamy połowę. To znaczy, że jeśli w ciągu roku, nie wiem, ksiądz, ojciec Mariusz tutaj i inni ojcowie błogosławią, to dajmy na to 20 par małżeńskich, 10 na stracenie. Tak mówią statystyki. A co dalej się dzieje? Słynny raport Maticia, zaprezentowany 3 lata temu, w 2021 roku, który ma obowiązywać w całej Unii Europejskiej, wszystkich krajach należących. Aborcja jako nowe prawo człowieka. Zniesienie klauzuli sumienia. Edukacja seksualna obowiązkowa w szkołach. Zapewnienie dostępu do wszystkich praw seksualnych i reprodukcyjnych. Rozpowszechnianie stosowania pigułek aborcyjnych. A temu w sukurs idą także rezolucje i postanowienia z najwyższej półki naszego społeczeństwa, Organizacja Narodów Zjednoczonych. Otóż w tej chwili wiele krajów zmaga się z problemami ekonomicznymi, z problemami inflacji, jako efekt przeżytej inflacji, COVID-a, lockdownu. ONZ jest gotowe, żeby przychodzić tym krajom z pomocą, ale nie za darmo. W zamian domagają się liberalizacji aborcji, ideologii gender, legalizacji, uwaga, marihuany i wynajmu macic kobiecych. Młodzi ludzie mają mieć dostęp do środków antykoncepcyjnych bez zgody rodziców. Pozwólcie jeszcze kilka innych danych. W magazyn Rolling Stone, słynny magazyn, miesięcznik, w jednym z artykułów opisał walkę o aborcję podejmowaną w tej chwili przez związek religijny, który zarejestrował się jako świątynia satanistyczna w Salem w Massachusetts. Znaczy powstały już, słyszałem, około 12 klinik aborcyjnych, w których aborcja jest przedstawiana jako sakrament. To znaczy, że jeśli ktoś jest przeciwko aborcji, to uderza w prawa religijne tej grupy. Diabeł mógłby wymyśleć lepszą rzecz. A pomyślcie, co się stało teraz, kilka miesięcy temu, kiedy we Francji pierwszy kraj na świecie wpisał do konstytucji prawo do dokonywania aborcji. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli jakaś pani, jakiś pan ustawią się z różańcem naprzeciwko jakiejś kliniki aborcyjnej albo przychodni, gdzie dokonuje się takie rzeczy, będzie mógł być oskarżony o łamanie konstytucji. Jeśli w internecie wyrazisz swój sprzeciw, dołączysz do jakiejś grupy miłośników dziecka, miłośników życia, będziesz mógł być oskarżony za złamanie konstytucji. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że we Francji od wielu lat obowiązują prawa liberalne, jeśli chodzi o dostęp do aborcji.
żadnej Francuzce przecież prawo nie staje na drodze, żeby terminować ciążę. To w takim razie po co wpisywać to do konstytucji jako prawa Francuza? Rozumiecie, że to jest apoteoza czystego zła? Nie można tego nazwać w żaden inny sposób jak hołd, cześć, kult publiczny oddany szatanowi. Nowoczesna forma satanizmu. Jest taki licznik w internecie, taka strona internetowa, ona się nazywa World Meter. Tam spływają nieustannie dane z WHO i z Instytutu Guttmachera. To jest taka instytucja zajmująca się statystykami aborcji. I według tego licznika to robi wrażenie, jak się otworzy tę stronę, cały czas się kręcą liczby, narastają. Jeśli się pomyśli, że to jest rejestrowanie zabijanych aktualnie dzieci na całym świecie, serce zamiera. Według tego licznika rocznie uśmierca się 42,5 miliona dzieci abortowanych. To jest więcej zgonów niż tych z powodu raka, AIDS i wojen razem wziętych. Oczywiście ten licznik nie bierze pod uwagę tak zwanych aborcji ukrytych, czyli tych, które dokonują się poza jakąkolwiek rejestracją albo są wynikiem zażywania pigułki dzień po. Jeśli chodzi o inną kwestię, eutanazja. Po COVID-zie utrwalił się w Europie nowy fenomen, nowe zjawisko. Oczywiście już od lat eutanazja zostaje wprowadzona. Najpierw Holandia, Belgia, potem inne kraje Europy. Zaczęło się od tego, że udzielono pozwolenia na uśmiercanie ludzi, których traktowano jako nieuleczalnych. Potem to zaczęto rozszerzać o inne kategorie, na przykład chorych psychicznie albo tych, których leczenie będzie zbyt długo trwało. Potem także Belgia wprowadziła jako pierwsza eutanazję niemowląt. Mówili mi moi przyjaciele, duszpasterze mieszkający w Holandii, że niektórzy Holendrzy, zwłaszcza wierzący katolicy w starszym wieku, przypinają sobie karteczkę do wewnętrznej strony ubrania. W przypadku, jeśli stracę przytomność, proszę mnie zawieźć do szpitala w Niemczech. Boją się swoich własnych szpitali w Holandii, bo na podstawie decyzji konsylium lekarzy, przedstawicieli agencji ubezpieczeniowych i rodziny będą mogli podjąć decyzję o wyprawieniu się na ten drugi świat, nie pytając o zgodę. Niedawno, parę tygodni temu, w Holandii została przeprowadzona, poddani zostali albo eutanazji poprzedni premier Holandii ze swoją żoną, a więc osiągnęliśmy kolejny etap eutanazji małżeńskiej. W tej chwili na dniach była także informacja o tym, że eutanazji poddana została 29-letnia kobieta. Właściwie w tej chwili sądowi wystarczy jako argument utrata chęci do życia. Co się dzieje? Jesteśmy po COVID-zie, dotarliśmy do nowego fenomenu. Ten fenomen nazywa się teleśmierć, tak jest nazywany przez dziennikarzy. To znaczy, że po konsultacji z lekarzem przez wideo rozmowę można otrzymać kurierem śmiertelne tabletki, dostarczone bezpośrednio do domu. Co też poruszyło mnie, że w tym czasie, kiedy walczyliśmy z COVID-em, ludzie umierali, bali się śmierci. Walczyliśmy z tym, żeby COVID nie dopadał ludzi słabych, starszych. Jednocześnie w tym samym czasie dwa kraje, Austria i Hiszpania, zalegalizowały eutanazję. Tak jakby eutanazja, która ma być dostępna w tej chwili dla wszystkich, była sposobem na rozwiązanie problemu najmłodszego pokolenia, które ma trudność z akceptowaniem ludzi starszych.
wzięciem za nich odpowiedzialności, jest to brak witaminy M. My 50 plus jesteśmy nazywani dziadersami, a więc ludźmi do wymiany, do wyekspediowania. Jeszcze pozwólcie kilka innych danych. Znalazłem na portalu Open Democracy. To jest portal prowadzony przez i finansowany przez Fundację Sorosa. Cały szereg artykułów usiłujących nas przekonać, że w tej chwili jesteśmy w najlepszym czasie na likwidację ostateczną rodziny. Rodziny to są miejsca, w których dochodzi do, według autorów, takich przejawów dyskryminacji i naruszania praw człowieka, że w konkluzji, piszą autorzy, zasługujemy na coś lepszego niż rodzina. Lata temu, i można to odnaleźć na YouTubie, na forum ONZ-u przemawiał David Rockefeller i mówił o tym, że wyraził całe swoje zmartwienie tym, że świat nie będzie w stanie wykarmić tylu ludzi, że jesteśmy przed kolejnymi kryzysami gospodarczymi, ekologicznymi. Musimy dbać o czystość planety, powietrza, więc nie ma innego wyjścia, jak musimy się pozbyć dużej ilości populacji. W jaki sposób to zrobić, mówił Rockefeller? Zmniejszając liczbę ludzi. Środkiem do osiągnięcia tego celu ma być zalegalizowana i wypromowana aborcja, eutanazja, eugenika, depresja powodująca samobójstwa, promocja kultury homoseksualnej, pandemia. Jeszcze pozwólcie, jeśli macie chwilę wytrzymałości, na jeszcze jedne dane dotyczące czegoś innego. Bardzo poruszyło mnie to, co usłyszałem od mojej znajomej w Warszawie, psychiatry dziecięcej. Powiedziała mi: Robert, ty sobie nawet nie zdajesz, jak w ostatnim czasie poszybowały w górę wszystkie wskaźniki psychopatologiczne wśród dzieci i młodzieży. Znalazłem a propos tego badania, ambitne badania przeprowadzane przez Uniwersytet w Katalunii z udziałem dzieci z Wielkiej Brytanii, Włoch oraz z Ameryki Południowej dla porównania. Stwierdzono na podstawie tych badań, że około 40% ludzi dzisiaj może mieć problemy psychiczne. Mamy postępujące pogarszanie się sytuacji rodzinnej, rozwody, rozstania, nasilenie się napięć domowych, wzrost samobójstw, wzrost przypadków depresji i lęków. Z tych badań wynika, że ponad 42% dzieci i młodzieży jest zagrożonych utratą w najbliższym czasie zdrowia psychicznego. U 22% uczniów stwierdzono objawy depresyjne. Poza tym drażliwość, nadpobudliwość, agresję, zachowania aspołeczne. Raport UNICEF-u przeprowadzony w ostatnich latach też stwierdził, że co piąty młody człowiek w wieku od 15 do 24 lat zadeklarował, że często czuje się przygnębiony lub nie jest zainteresowany robieniem rzeczy. Samobójstwo jest czwartą najczęstszą przyczyną śmierci dzieci w wieku od 15 do 19 lat. 19% europejskich chłopców i 16% europejskich dziewczynek w wieku od 15 do 19 lat cierpi na myśli samobójcze. W Wielkiej Brytanii liczba dzieci, które w ostatnich latach zmarły z powodu odebrania sobie życia, powiększyła się pięciokrotnie. Straszne? Straszne. O czym to świadczy? Kochani, żyjemy na beczce prochu. Taki jest efekt cywilizacji saduceuszy, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, nie ma innego świata, tylko ten. Próbują zrobić wszystko, żeby skompromitować i wykpić nauczanie Jezusa, Ewangelię.
jakie jest wyjście? Wyjście proponuje sam Jezus. On nie gardzi, nie odrzuca tych, którzy próbują Go atakować, próbują Go zniesławić, ale mówi do nich. Mówi do nich, jesteście w wielkim błędzie. Nie rozumiecie mocy Boga. I zaczyna im wyjaśniać, tłumaczyć życie wieczne. Mówi, w życiu wiecznym, kiedy staniemy się dziećmi zmartwychwstania, wtedy nie będziemy musieli się żenić i za mąż wychodzić. Będziemy wszyscy nasyceni miłością Boga. Ale póki co, póki jesteśmy tutaj, małżeństwo jest ważne. I dlatego Jezus Chrystus podkreśla fakt, że Bóg jest Bogiem żyjącym. Nie jest Bogiem przeszłości. Bóg działa aż do tej pory. Ta kwestia małżeństwa i rodziny jest bardzo poruszająca, dlatego że Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu napisał taką rzecz, która mi się wydaje jest proroctwem. Mianowicie powiedział, że przyszłość Kościoła i świata przejdzie przez małżeństwo i rodzinę. Mi to dało dużo do myślenia. Bo w pewnym momencie sobie uzmysłowiłem, patrząc na całe dzieje wiary chrześcijaństwa. Rzeczywiście, jeśli się przypatrzymy temu, w jaki sposób funkcjonuje Kościół, jak Bóg działa w Kościele, moglibyśmy powiedzieć, że pierwsze tysiąclecie to był czas, kiedy Bóg przemawiał i popychał naprzód wiarę poprzez wielkich pasterzy. Święty Augustyn, święty Hieronim, święty Leon Wielki, Grzegorz. Natomiast drugie tysiąclecie należało do wielkich zakonodawców. Bóg przychodził i interweniował poprzez takich ludzi jak święty Franciszek, święty Dominik, święty Ignacy Loyola, Alfons Maria de Liguori, aż po matkę Teresę z Kalkuty. Natomiast jeśli Jan Paweł II mówi, trzecie tysiąclecie przejdzie przez małżeństwo i rodzinę, to znaczy, że Bóg będzie prowadził naprzód Kościół i wiarę i leczył ludzi poprzez święte rodziny. Poprzez małżeństwo. Małżeństwo stanie się miejscem objawienia się Boga. Teraz rozumiemy, dlaczego małżeństwo i rodzina jest w ten sposób bezpardonowo przedmiotem ataku. Siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy, mówiła kiedyś, że usłyszała od Matki Bożej, że dojdzie do niechybnej konfrontacji między Ewangelią i antyewangelią, między Kościołem i antykościołem. I że do tego dojdzie na polu małżeństwa i rodziny. Być może nic nie będzie poddane takiej sile dewastacji, albo wyśmiewania, albo wybrzydzania, jak małżeństwo i rodzina. Jesteście w wielkim błędzie, mówi Jezus, i zaczyna przedstawiać im wizję. Każdy z nas, człowiek, potrzebuje mieć wizję tego, do czego jest powołany, jaki sens ma życie, w którą stronę mam iść, komu mam i czy czemu zaufać, jaki sens ma życie. Dlatego dzisiaj jest bardzo ważne, żebyśmy mogli Jezusa pytać o tę wizję, która wychodzi z założenia, że istnieje życie wieczne, że istnieje ktoś, kto wyszedł z cmentarza i kto nam chce powiedzieć prawdę o nas samych. Dlatego jeśli dzisiaj chcemy rozpoznać działanie Pana Boga w Kościele, to na pewno jest czymś, co da się zauważyć szybko. Mianowicie dzisiaj Kościół doszedł w swojej świadomości do przekonania o powszechnym powołaniu do świętości. Zobaczcie, że bardzo dużo się mówi dzisiaj o świętości. Świętość, co to jest świętość? Świętość to nie jest wysiłek ludzki. To nie jest jakaś miara naszego zaangażowania się w rzeczy. To jest dzieło sztuki Boga. Wystarczy, że powiesz Bogu swoje tak, że Mu zaufasz, że Mu się powierzysz, a Bóg może z naszego życia uczynić perłę. I w tym momencie coraz częściej uświadamiamy sobie, że świętość jest tym, do czego Bóg powołuje nie tylko osoby konsekrowane. Do niedawna jeszcze się myślało, że jeśli chcesz czegoś więcej, masz głębsze pragnienia religijne, no to powinieneś pójść do klasztoru albo do seminarium. Dzisiaj coraz częściej sobie uświadamiamy, że małżonkowie są tym terenem, tym miejscem zbliżania się Boga, działania Boga.
Dlatego mamy dzisiaj już beatyfikację czy kanonizację całych par małżeńskich. W 2001 roku papież Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi parę małżeńską. Luigi i Maria Quattrochi Beltrame. Potem doszło do kanonizacji następnej pary małżeńskiej, państwa Martin. Mówią w Watykanie, że jest cała kolejka teraz, kolejnych małżonków, których świętość jest rozpoznawana w Kościele. My niedawno otrzymaliśmy także rodzinę państwa Ulmów, Wiktorię i Józefa z siódemką dzieci, którzy zostali wyniesieni do godności ołtarzy. Owszem, wcześniej byli małżonkowie beatyfikowani, ale w pojedynkę. Mamy świętą Brygidę, mamy świętą Ritę, mamy królowę Jadwigę, mamy świętą Jadwigę Śląską, żony, matki, ale w pojedynkę. Albo sama kobieta, albo sam mężczyzna, a dzisiaj cała para małżeńska. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg zaczyna już do nas mówić. Poprzez to, czego ludzie się boją, bo dzisiaj jest generalny strach i odwrót, moglibyśmy powiedzieć, od złotej obrączki i od białej koloratki. Dlaczego? Bo ludzie coraz bardziej się boją podejmowania decyzji, która będzie miała znaczenie na całe życie. Jesteśmy coraz bardziej ostrożni, coraz bardziej zalęknieni, więc nawet nasze decyzje, nasze zamiary są takie, mają krótkie ręce, takie na krótki termin, że jakby co to się zobaczy, dołączymy aneks do umowy. Natomiast małżeństwo to jest niesamowity zamiar Boga. Zwłaszcza jeśli przyjmiemy założenie, które nam dyktuje wiara, o którym nam mówi Jezus. Mianowicie, że każdy z nas, każdy człowiek ma boską genealogię. To znaczy, pochodzimy dlatego, że Bóg chciał. Nie jesteśmy tylko produktem ewolucji. Nie jesteśmy jakąś wiązką czynników takich czy innych, które nas ukształtowały. Istniejemy dlatego, że Bóg nas chciał. My pochodzimy z miłości Boga i mamy to w sobie zapisane. I kiedy, tak jak Jezus powiedział, nie znacie ani woli Bożej, ani nie znacie pism. Jeśli otworzymy pisma, to zobaczymy, że to jest instrukcja obsługi człowieczeństwa. Jeśli Bóg nas stworzył, to nam wyjaśnia także, na czym polega życie, sens, w którą stronę iść. I co jest tam powiedziane? Tam jest powiedziane, że Bóg, kiedy nas stworzył, to stworzył nas na swój obraz. Wczoraj o tym Jezus mówił. Co to znaczy obraz Boga? Każdy z nas ma obraz w sobie Boga. Obojętnie, jakby człowiek upadł, niezależnie jak bardzo by się upodlił, jak bardzo by się zagubił, to nigdy nie straci obrazu Boga. Co to jest ten obraz? To jest podpis artysty pod swoim dziełem? A coś więcej. Można byłoby powiedzieć, że to jest jakby znak wodny, który Bóg odciska gdzieś w głębi naszego jestestwa. Zwykle znak wodny jest umieszczony na banknocie albo na papierach wartościowych, ale ma to do siebie, że go widać jedynie, jeśli się patrzy pod światło. Musisz mieć światło, żeby to zauważyć. To jest gwarancja naszej godności. I powiada Pismo Święte, że kiedy Bóg postanowił nas stworzyć na swój obraz i podobieństwo, stworzył nas jako mężczyznę i kobietę. A więc fakt, że jesteśmy seksualni, że ty jesteś kobietą, ja jestem mężczyzną, ty jesteś mężczyzną. Fakt, że mamy określoną budowę ciała, mamy określone organy. Więcej jeszcze, bo o twojej kobiecości, o mojej męskości decyduje, że ty cała jesteś XX, a ja jestem cały XY. Na poziomie garnituru genetycznego, nawet w komórce potowej, nawet w tej komórce, z której wyrastają włosy, jesteśmy seksualni. I to nie jest tylko wynik, powtórzę, biologii, ale to jest zamiar Boga. Dlaczego Bóg nas uczynił seksualnym? Dlaczego podarował kobiecość i męskość? Dlatego, że w ten sposób chciał się wyrazić. To jest obraz Boga. Bóg nie jest samotnikiem. Bóg jest miłością osób, które żyją nieustannym dawaniem się i przyjmowaniem wzajemnym. Tą dynamiką relacji, gdzie, jak ktoś kiedyś powiedział, że Trójca Święta to jest taka wspaniała wspólnota osób, gdzie jedna osoba działa na rzecz drugiej, jakby ukrywa swoje działanie, żeby wypromować drugą.
Jezus mówi nieustannie Ojcu, Duch Święty nieustannie jakby naprzód wypycha Jezusa, Jego chwałę. Jeśli po to Bóg uczynił nas takimi. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli dwoje ludzi kochających się pragnie swoją miłość przeżywać w ten sposób, że są gotowi rozciągnąć odpowiedzialność na całe życie drugiej osoby, że chcą zbudować związek, który będzie trwały, nierozerwalny, hojny, otwarty na życie, to w tym momencie, kiedy spotykacie się razem, kiedy łączycie się razem, wtedy Bóg w ten sposób się wyraża. Wtedy się Bóg objawia. I w tym momencie wasz sakrament zostaje poruszony, otrzymujecie Ducha Świętego. To jest bardzo ważne, dlatego że my jesteśmy w ten sposób zaproszeni do tego, żeby zyskać podobieństwo z Bogiem poprzez sposób życia, który jest wypełniony witaminą M, miłością. A co to jest miłość? To jest coś więcej niż uczucie. To jest możliwość podarowania się drugiej osobie. Wyjścia poza moje własne ja. Nie być skoncentrowany na sobie. Uczynić ze swojego życia bezinteresowny dar dla drugiego człowieka. Narzędziem, językiem wyrazu tego dla małżonków jest także połączenie się cielesne, seksualne. I w ten sposób Bóg się wyraża, Bóg się objawia. Centrum duchowości małżeńskiej jest łoże małżeńskie, jest otwartość na życie. To ten rodzaj miłości, który Bóg dla nas przewidział, jest szczęściodajny. Oczywiście nie ma ludzi, którzy nie chcieliby być szczęśliwi, ale każdy ma swoje pojęcie szczęścia. Ona będzie upatrywała szczęście w ładnym mieszkaniu, w dziecku, w poczuciu bezpieczeństwa. On bardziej będzie szukał szczęścia w realizacji zawodowej, w tym, żeby być kimś, w satysfakcjonującym seksie. Nieraz jak pracowałem z narzeczonymi, zakochanymi, którzy mieli się ku sobie i chcieli się pobrać, to pytałem ich, a czego szukać będziesz w tym związku? Czego oczekujesz? I bardzo często wtedy odpowiadali mi, no ja bardzo bym chciała być z nim szczęśliwa. Chciałbym, żeby mi było z nią dobrze. I wtedy mi się zapalały wszystkie czerwone lampki, wszystkie włosy mi stawały na sztorc. I mówiłem, Boże, uważajcie, bo jesteście na najlepszej drodze do katastrofy. Bo jeśli byście chcieli szukać miłości i budować na miłości wasz związek, to powinniście wyjść z założenia zupełnie odwrotnego. Czy jej będzie ze mną dobrze? Czy on będzie dzięki mnie szczęśliwy? No bo miłość polega na tym, żeby podarować się w pragnieniu tego, żeby drugiemu było dobrze. To przeżył człowiek w raju, kiedy został stworzony przez Pana Boga i umieszczony w pięknym otoczeniu. Raj oferował ludziom piękne zjawiska, piękne przedmioty. A mimo to, opowiada Pismo Święte, Adam zaczął odczuwać w raju coś w rodzaju pierwotnej samotności. My to wszyscy w sobie nosimy i od czasu do czasu to się w nas odzywa. Dlaczego Bóg dopuścił, żeby Adam doświadczył tej samotności? Mimo pięknych przedmiotów i zjawisk. Dlatego, że Bóg w ten sposób chciał, żeby Adam poznał samego siebie. Poznał, że jest osobą. Żeby mógł zrozumieć, że sam sobie nigdy nie wystarczy. Że żeby być szczęśliwym, żeby się zrealizować, potrzebuje się podarować. Znaleźć drugą osobę podobną do siebie, dla której będzie mógł żyć, dla której będzie mógł pracować, dla której będzie mógł podnosić się z martwych, zaczynać od nowa, walczyć o jakość swojej pracy, swojego życia, swojego sumienia. To samo Pismo Święte pojawia, że ludzie, kiedy żyli na początku z sercem niewinnym, to im nagość nie przeszkadzała. Patrzyli na siebie nawzajem i akceptowali siebie. Dlaczego? Bo w spojrzeniu jeden na drugiego, na ciało, na oznaki seksualności, widzieli
dostrzeganie seksualności drugiego człowieka jako narzędzia podarowania się. Natomiast przyszedł przełom, przyszedł dramat, kiedy w serce człowieka wstąpił grzech i wtedy serce się odmienia, pojawia się pożądliwość. Jest głęboki związek między sercem a oczami, między zawartością serca a sposobem spoglądania na drugiego człowieka. Bo w momencie, kiedy serce wypełniło się żądzą, zmienił się sposób patrzenia na drugiego człowieka. Drugi człowiek ma być narzędziem zaspokojenia moich potrzeb. Masz żyć dla mnie, masz realizować mnie, masz mnie usatysfakcjonować. Takie spojrzenie pełne pożądliwości, przyznacie, że nie zawsze sprzyja otwartości, zaufaniu. Bardzo często wtedy człowiek chce się chronić. Tak jak jest dobra nagość, tak jest nagość przeklęta. Nikogo nie będzie cieszyło bycie podglądanym. Jak byli przesłuchiwani na Pawiaku czy w innych mordowniach UB, patrioci rozbierani do naga. Jak ludzie umierali w obozie oświęcimskim, jak umarła święta Edyta Stein, nago. Bo jest pewien rodzaj nagości, który jest próbą odebrania człowiekowi jakiejkolwiek wartości, godności, zniszczenia go. Jesteś tylko narzędziem, jesteś nikim dla mnie. Zużyć i wyrzucić. Dzisiaj bardzo często w ten sposób nagość funkcjonuje. Bardzo ważne jest, w jaki sposób patrzycie na siebie nawzajem. Z jakiej zawartości serca. Bo jeśli twoja żona może się doczekać w twoich oczach wdzięczności za to, że mu się podarowałaś. Zobacz, jak patrzysz na twoją ukochaną osobę, dostrzegając jej siwiejące włosy, zmieniającą się sylwetkę, oznaki przyjętego macierzyństwa. Jeśli dostrzeżesz w tych oczach dojrzałą miłość, jesteś szczęśliwa. Jeśli dostrzeżesz wymagania, dlatego dzisiaj mamy epokę głodnych kobiet, które nieustannie muszą żyć na diecie, bo jeśli będziesz gruba, bo jeśli będziesz nieforemna, bo nie wiadomo, jak będziesz wyglądała po macierzyńskim, strach przed odrzuceniem. Chciałbym wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz na koniec. Małżeństwo potrzebuje antybiotyku leczącego, jakim jest przebaczenie. Jeśli ktoś wchodzi w związek, myśląc sobie, ja sobie go dopasuję do siebie, ja sobie ją wychowam, no nie ma większego złudzenia. Zakochanie jest pewnym stanem pięknym, ale zgodzicie się, że też można byłoby go nazwać stanem takiej umysłowej nieświadomości. Dlatego, że póki człowiek jest zakochany w drugiej osobie, to nie chce widzieć jego wad. Ale małżeństwo to jest poważna szkoła pokory. W pewnym momencie zaczną wychodzić wasze wady, wasze różnice. Nie tylko te pochodzące z rodziny, z tego, że świat kobiecy jest inny niż świat męski, ale różnice gustu, różnice zdań, różnice podejścia, spojrzenia. I wtedy łatwo można dojść do takiego przekonania, że zaczynają się konflikty, zaczyna się traktowanie jeden drugiego źle, przychodzi rozleniwienie w związku i możesz dojść do takiego wniosku, że ale przecież ja za kogoś takiego jak on to nie wyszłam za mąż. Tymczasem tak, tylko nie chciałaś tego zobaczyć. Natomiast żeby móc drugiego zaakceptować, nie ma innego wyjścia. Trzeba przebaczyć, nauczyć się przebaczenia. Trudna sztuka przebaczenia drugiemu człowiekowi, tak samo jak trudna sztuka przebaczenia sobie samemu. Bez tego małżeństwo nie przetrwa. A pamiętacie, jak kiedyś Szymon Piotr podszedł do Jezusa i zapytał go: Panie, ile razy mam przebaczać? Czy aż 7 razy? Piotr chciał się pokazać przed Jezusem od najlepszej strony. No załóżmy, ile razy można przebaczyć współmałżonkowi? No zależy co. Ale mówimy o poważnych rzeczach. Drogie Panie, ile byście były gotowe razy przebaczyć swoim współmałżonkom dziwnego pochodzenia maile?
SMS-y. A jeśli by wam ktoś powiedział, że widział waszego Michała, jak się gdzieś tam z jakąś Kaśką całował, a ty nie jesteś Kaśka? Ile razy? Po jakiejś rozmowie, łzach, przeprosinach raz? Może drugi? Może jakby jeszcze ktoś pojechał na rekolekcje ignacjańskie, to może trzeci? Ale 7? A ile razy byłbyś w stanie przebaczyć twojej żonie na jakimś przyjęciu, raucie? Wypiła 1-2 kieliszki za dużo i zaczyna wywlekać wasze tajemnice małżeńskie. I cię postawiła w sytuacji, że wszyscy ryczą ze śmiechu. Ile razy? Ile razy można przebaczać to, że jest niesłowny? Mówi, że przyjdzie o 8, przychodzi o 10 i nie ma ochoty się z tego tłumaczyć. Ile razy cię zostawia samą? Jak długo można prowadzić maskaradę, udawać w małżeństwie? Wzajemnie odpowiadać na swoje wymagania. No jak długo możesz domagać się tego, że kiedy rano się obudzisz, to w pościeli znajdziesz twoją żonę z nienaganną fryzurą i pięknym makijażem? Nie. Najczęściej jak się obudzisz rano, to zobaczysz koło siebie kogoś, kto przypomina raczej kraksę samochodową. Jak długo możesz domagać się, oczekiwać, że twój mąż będzie zawsze szarmancki wobec twojej mamusi? Czasami się nie tylko zapomni, ale czasami będzie i chamski i będzie brakowało mu dobrego gustu, dobrego wychowania. Często cię samą zostawi, nie weźmie w obronę. Ile razy można przebaczyć? 7. A Jezus patrzy na Piotra i mówi: Piotrze, nie 7, 77. Co to znaczy? Stawia mu poprzeczkę wysoko? Nie. Jezus chce Piotrowi powiedzieć: Piotrze, jeśli nauczysz się czerpać ze mnie, bo ja jestem zmartwychwstanie i życie, ja mam tę moc przebaczania, jeśli będziesz ze mną w kontakcie, jeśli będziesz czerpał ze mnie, będziesz miał tę siłę nieustannego przebaczania. Przebaczania nie wystarczy, przebaczenie nie wystarczy założyć. Trzeba go czasami wyrazić. Dlatego też święty Paweł mówi do małżonków: gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Trudna sztuka. Przebaczyć sobie, pojednać się przed pójściem spać. Następnego dnia będzie już inaczej. Główka pracuje. Myśli szaleją po głowie. Wchodzić w intymność małżeńską bez przebaczenia to jest tak, jakby usiłować przemycić kamień. Najbardziej bolesne ciosy to są zadawane w momencie intymności, kiedy próbuje się wyrównywać rachunki. Już ostatni suplement. Nie ma małżeństwa bez krzyża. Tutaj niedaleko, 100 kilometrów stąd, w Starym Sączu. Jan Paweł II kiedyś, mówiąc do małżonków, powiedział coś takiego: małżonkowie, uważajcie, bo nawet w najbardziej udanych związkach przyjdzie czas na rozczarowanie i wówczas wasza droga małżeńska zamieni się na drogę krzyżową. Co znaczy krzyż w małżeństwie? A kiedy Jezus przeżywa krzyż w relacji najbliższej osoby, w stosunku do Ojca? Kiedy znajduje się w Ogrodzie Oliwnym, pada wtedy na ziemię, płacze, poci się i mówi: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. To jest dokładnie to samo, co wam przychodzi do głowy, kiedy mówisz: oddal ode mnie ten jęk, oddal ode mnie te głupie twoje wymówki, te argumenty, przestań. Przestań mieć tę bezczelną gębę, nieustannie uśmiechnięty, kiedy ci próbuję zwrócić uwagę na poważne rzeczy. Przestań mnie w ten sposób traktować. Przestań mnie wyśmiewać. Zacznij mi odpowiadać. Nie bądź takim milczkiem. Nie bądź takim arogantem. Nie bądź taka zarozumiała. Przestań. Jezus, kiedy, w którym momencie przyjmuje, ogarnia krzyż? W momencie, kiedy modląc się, dochodzi do takiej chwili, kiedy mówi: ale nie moja wola, niech się stanie, ale Twoja.
To jest właśnie miłość prawdziwa. Kiedy jesteś gotowy ustąpić, zrezygnować nawet z spełnienia ważnej potrzeby, z jakiegoś skarbu, naprawdę pragnąc dobra drugiej osoby, wychodząc poza swoje własne ja. Są różne krzyże w małżeństwie, ale jeśli je złączysz z krzyżem Chrystusa, zobaczysz, jakie to okaże się silne, płodne. Właśnie to dzisiaj Jezus chce powiedzieć. Potrzebujecie wizji, potrzebujecie prawdy. Potrzebujecie mieć oczy otwarte na życie wieczne. Żeby odkryć prawdziwy powód, dla którego jesteś gotowy dla drugiej osoby ustąpić, dla drugiej osoby cierpieć. Jestem gotowy być z nią. Jestem gotowy dalej mu towarzyszyć. Nie dla dobra dzieci, nie dlatego, że boję się, co powiedzą. Nie dla świętego spokoju, ale ze względu na miłość Chrystusa. Miłość Chrystusa przynagla mnie. Miłość Chrystusa mi podbiła serce, inspiruje mnie. W ten sposób doświadcza się zmartwychwstania Boga w naszym życiu.